Ja pierdolę. Witam was w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie Wiedźmińskiego Glosariusza. Bez dalszych wstępów zaczynamy. Przepraszam, że tak oczywiście długo odcinka nie było. No to lecimy. Poloniec to w wierzeniach słowiańskich złośliwy i wrogi ludziom demon, wywodzący się z duszy poronionego dziecka lub spędzonego płodu. Porońcem stawała się dusza dziecka poronionego lub spędzonego płodu, a także dziecko urodzone martwe, zmarłe lub zabite przez matkę, wkrótce po urodzeniu, niepochowane zgodnie z obyczajem. Porońce były uważane za niezwykle potężne demony w związku z obecnym w nich potencjałem niezrealizowanego życia. Z wiarą w porońce związane były liczne tabu dotyczące kobiet ciężarnych i znajdujących się w okresie połogu, m.in. zakaz zaglądania przez nie do studni i czerpania z niej wody. Zakaz wychodzenia z noworodkiem z domu, zwłaszcza na pole, i odbywania stosunków płciowych. Nowonarodzone dziecko poddawano szeregowi praktyk magicznych, jak wycieranie go wiechciem słomy. Dopiero po upływie 6 tygodnia życia wyprowadzano położnicę, a dziecko stawało się człowiekiem i nadawano mu imię. Poronione dziecko pochowane pod progiem domu jako ofiara zakładzinowa stawało się przychylnym kłobukiem i nie zmieniało się w porońca. Poroniec ma niezwykle wysoką redukcję obrażeń. Miecz srebrny zadaje mu bardzo niskie obrażenia. Bestiariusz wskazuje, by zastosować olej przeciw przeklętym oraz znak akcji. Nie wspomina jednak o niebyłej skuteczności znaku Igni. Podczas gdy miecz srebrny zadaje obrażenia w okolicach 20, podpalenie znakiem Igni zadaje regularnie obrażenia w okolicach 500, aż poroniec zgaśnie. Przyda się więc wypić jaskółkę i puszczyka, by przyspieszyć regenerację wytrzymałości potrzebnej do podpalenia porońca. Alternatywny tryb znaku Quen. Przydatny będzie też znak akcji. Najlepiej w trybie alternatywnym krótko przytrzymać i puścić, by nie zużyć zbyt wiele wytrzymałości potrzebnej do rzucenia znaku Igni. Myślę, że wam się ten odcinek spodobał. Dziś będzie to na koniec. To na dziś będzie dość. Jeśli się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania i komentowania moich filmów. A jeżeli chcecie dowiedzieć się co nieco, czemu nie było tak długo filmu, zajrzyjcie do opisu. Cześć, do następnego.